O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Szanowni Państwo, czas na naszego dzisiejszego gościa i właściwie ta rozmowa to nie powinna zacząć się od mówienia, tylko od piosenki. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Mirku, wszystkiego dobrego dla Ciebie z okazji urodzin 60. Naszym gościem jest Mirosław Ratajczak. Dzień dobry. Dzień dobry i dziękuję za życzenia. Mirku, my zapowiadałyśmy tutaj Twoją wizytę rano i powiedziałyśmy, i tutaj się chyba wszyscy z nami zgodzą, drodzy słuchacze, że Mirek to jest człowiek, który powinien być w herbie Leszna. To jest człowiek zasłużony na pewno dla rozrywki, Mirku. I opowiedzmy też, dlaczego ty tu dzisiaj jesteś, bo piękny jubileusz, 60 lat, ale też czas odpocząć. No właśnie. 1 maja symbolicznie z żoną przekazaliśmy większościowy pakiet pracy, że tak powiem, dla synów. Generalnie pozostała nam taka tylko maleńki procent doglądania do naszego rozbudowanego biznesu. Cieszymy się sobą od rana, pijemy z żoną kawę wspólnie, co nie miało to miejsca przez kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, bo 30 parę lat mamy działalność gospodarczą i przez te wszystkie lata rozmijaliśmy się generalnie rano, wieczorem, rzadko byliśmy razem, tylko w pracy, w domu nas praktycznie nie było. Te twoje urodziny i ten twój jubileusz, a także ta decyzja o tym, żeby biznesy przekazać synom, czy one wiążą się z czymś dla odbiorców rozrywki? Bo przypomnijmy również Państwu, że Mirek Ratajczak oczywiście bardzo dobrze kojarzony jest z relaksem, potem z Finezją, aktualnie ze Starą Gazownią, ale także ze sklepem z wędlinami. Czy tutaj w tych biznesach coś się zmieni dla odbiorców? Znaczy się, ja myślę, że tylko na lepsze, no bo uważam, że młodość ma swoje prawa, więcej walorów. Ja uważam, że już od 14 roku życia pracuję, czyli kawał czasu, i uważam, że stery oddane młodym pozwolą na udoskonalenie tego, co do tej pory z żoną stworzyliśmy, i pójdzie to wszystko w jeszcze lepszą stronę. My znamy Ciebie, Mirku, my znamy Twoją wspaniałą żonę Reginę, która zawsze u Twojego boku, zawsze razem towarzyszyła Ci. Szczerze mówiąc, to tak trochę liczyłyśmy na to, że z Panią Reginą też się tutaj zobaczymy i usłyszymy. No, tak się złożyło, że dzisiaj u wnuczki jest Dzień Babci i Dzień Dziadka od godziny 10 w szkole. No ja się wyrwałem, żona z drugą babcią poszła do wnuczki na uroczystość. Słuchajcie, zatem pozdrawiamy Panią Reginę, pewnie będzie potem oglądać i słuchać na Elka TV. Ściskamy tak, mocno. Spotkania. Na pewno. Ściskamy mocno, słuchajcie, i nawiązując do tego jubileuszu, do tego odpoczynku, Mirku, o którym mówisz, że nie mieliście czasu też na różne inne rzeczy, no Regina rozwija swoje pasje teraz, tak, bo tak. Fantastyczne malarskie prace udostępnia na mediach społecznościowych. No i to jest właśnie piękne. A takie pytanie do ciebie. Jakie ty masz pasje, które chciałbyś teraz uaktywnić? Pasje. Generalnie moją pasją ciągle było, zawsze było gotowanie. Jestem z zawodu kucharzem. Tą pasję zawsze miałem, oddawałem serce w kuchni. Teraz moja pasja skupi się na wypoczynku, na zwiedzaniu naszej pięknej ojczyzny. Właśnie jestem po zakupie motocykla, takiego niedrogiego, 80. rocznik, taki do, jak to się mówi, do pojeżdżenia, i będę sobie tym motorkiem w wolnych chwilach, a mam tego czasu coraz więcej wolnego, będę sobie zwiedzał okolice i na pewno dużą część Polski. A powiedz mi jeszcze, czy jak sobie myślisz o tych wszystkich latach spędzonych w pracy, no w pracy jednak niezwykłej, bo ta praca zawsze dotyczyła dawania energii i emocji innym ludziom, no bo jednak jak dajemy rozrywkę, to dajemy im radość, to czy ty zdążyłeś sobie już zrobić jakieś takie swoje podsumowanie? Co w ogóle myślisz o tych wszystkich, no właśnie, minionych latach związanych z relaksem, z Finezją, ze Starą Gazownią? No odczucia mam takie, że no dane mi było zrobić kilka ważnych rzeczy w rozrywce. Jako relaks, pamiętamy, powstał w 89 roku od Sylwestra.
działał do 2010 roku, ale w tym czasie no, w Relaxie byli najważniejsi DJ-e świata, nie tylko Polski czy Europy. Najważniejsi DJ-e świata odwiedzali nasz klub i to było jedyne ich miejsce w Polsce, które oni do tej pory odwiedzili. No i tu mam ogromną satysfakcję, że to było właśnie w Relaxie. Satysfakcje i pewnie wspomnienia. Gdybyś tak miał konkretnie jakieś momenty, no właściwie już historyczne, wspomnieć, opowiedzieć nam o nich, to które to chwile najbardziej zapadły w pamięć? No najbardziej taką chwilą, gdzie poczułem ogromną satysfakcję i dumę, to gdy podczas pierwszej parady muzyki klubowej, którą organizowałem w Lesznie, i jak na chwilę przed wjechaniem tira z tańczącymi i z DJ-ami, jak weszłem na rynek i zobaczyłem kompletnie wypełniony rynek do ostatniego, można powiedzieć, miejsca, nie było gdzie szpilki wsadzić, poczułem taką ogromną satysfakcję i chęć do dalszej pracy, że to mam przed oczami, mówiąc w tej chwili nawet to. A który to był rok, przypomnij, bo mamy też młodszych słuchaczy, którzy no, nie mieli okazji uczestniczyć w tych wydarzeniach. To był 2003 rok. Czyli 20 ponad lat temu. Dokładnie. No, kawał historii. Będzie co... Rok później, w 2004 roku w lipcu odwiedził nas wraz z niemiecką Vivą telewizją muzyczną DJ Tiesto. To jest, do dzisiaj to jest kultowy DJ na całym świecie. No i to był jego jedyny występ w naszym kraju do tej pory. O, to też ciekawostka, też warto z tego być dumnym i właściwie no, powinniśmy, my mieszkańcy regionu także miło wspominać te rzeczy. Kolejny rok, jeszcze wspomnę, po DJ-u Tiesto, czyli 2-3 Parada Muzyki Klubowej, 2-4 DJ Tiesto, 2-5 rozpocząłem w Boszkowie na plaży głównej festiwale pod nazwą Euforia Festival, który trwa do dzisiaj, rozwinął się na inne miasta w Polsce. Obecnie zajmuje się tym starszy syn Adrian z żoną. Robią to bardzo poprawnie. Fenomenalnie to robią. Tak. Znaczy, ja jestem odbiorcą. Ja przychodzę na tę imprezę, więc ja mówię z perspektywy tego, który się tam bawi. Który się bawi. Fantastycznie się bawi. Tak. Ja tam jakieś swoje 5 groszy tylko wrzucam, ale generalnie 90% organizacji to już przejął właśnie Adrian. Słuchajcie, ale tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jak by to wszystko miało wyglądać, jakby to spiąć w tak krótkim czasie antenowym życie Mirka w pigułce. Bo to życie Mirka, my wszyscy wiemy, my go znamy też osobiście wszyscy. To jest fantastyczny człowiek przede wszystkim, który nigdy nie odmawia, jeżeli się go poprosi o jakąkolwiek pomoc. Było mnóstwo takich akcji charytatywnych, akcji pomocowych. Mirek zawsze brał w tym udział. On nie zawsze chciał być gdzieś tam widoczny. Słuchajcie, i to jest człowiek, któremu po prostu należy się przede wszystkim teraz odpoczynek od życia. Należy mu się fajna emerytura, można powiedzieć, bo Mirek sam mówi, że odchodzi na emeryturę. Mirku, czego ci życzyć teraz przede wszystkim w tym czasie? No przede wszystkim zdrowia, spełnienia tych małych moich pasji, bo żona naprawdę tą pasję malarską, jak ja ją poznałem wiele lat temu, to ona już miała swoje kartki namalowane ołówkiem. Ona miała talent już zawsze, ale były takie czasy, jakie były, no i nie dane jej było iść do jakiejś szkoły tam plastycznej czy w tym kierunku. No teraz po prostu rozwija i pasję spełnia, którą mogła mieć. To mógł być jej zawód kiedyś, no ale no nie było jej dane i teraz się spełnia właśnie w tym, co robi. My się bardzo cieszymy, że ty odwiedziłeś nasze studio. To jest takie spotkanie, które z jednej strony jest trochę nostalgiczne, ale z drugiej strony też mam wrażenie takie z dużym optymizmem i nadzieją patrzące no, przez ciebie w przyszłość, bo opowiadasz o tych pasjach i opowiadasz o tym, że na emeryturze człowiek wcale nie musi siedzieć w kapciach na kanapie i to nie musi być tak, że się nic nie robi, tylko można jednak sobie parę fajnych rzeczy zaplanować. No tak, trzymamy kciuki za te twoje plany, na ten nowy etap życia. Dziękuję bardzo.
No to co, kochani, w tej sytuacji może jakieś takie my wzniesiemy oklaski, co? W podziękowaniu dla oklaski. Mirka Ratajczaka. Życzenia dla Mirka, dla Reginy, dla całej rodziny. Jak się nawet zrymowało. Tak, dzięki wielkie za tą waszą fantastyczną robotę i tak jak już wspomniałyśmy, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. A dziękuję. Naszym i państwa gościem był Mirosław Ratajczak, którego przypomnijmy, kojarzycie państwo między innymi z Relaksu, z Finezji, a także ze Starej Gazowni. I Euphoria Festival. Też. I Transformation. Też. Za tydzień we Wrocławiu. Tak jest. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiam. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.